Po 7 miesiącach od ukończenia prac budowlanych w końcu zostanie uruchomiony parking automatyczny na ulicy Tylnej Mariackiej w Katowicach. Będzie tam mogło zaparkować 240 samochodów. Od poniedziałku do końca listopada parkowanie będzie bezpłatne. Potem wprowadzone zostaną opłaty. Paweł Jędrusik. Choć to nowinka technologiczna, to tanio nie będzie. Osoby, które mają kartę mieszkańca Katowic, zapłacą 6 zł za godzinę parkowania. Pozostali 12 zł. Drogo, drogo, bardzo drogo. Pan będzie korzystał? Raczej nie. 12 zł za godzinę? No to trochę sporo jednak. Wolałabym chyba 12 zł za dzień. To byłoby lepiej. Cena dość taka duża, ale to trzeba, inwestycja się musi zwrócić, nie? Myślę, że potem to cena spadnie raczej chyba, nie będzie wzrastała. Ale ogólnie bardzo przydatna rzecz, nie? Pan skorzysta, jak będzie okazja? No, oczywiście, jak najbardziej. Jeżeli przez godzinę za 12 zł można cokolwiek tutaj zrobić, to super, ale opłata na przykład za cały dzień albo abonament, bo chyba mnie w takim przypadku bardziej interesował. Abonamentów jednak nie będzie, a przynajmniej nie dla mieszkańców. Za to na zachętę od poniedziałku 13 listopada do końca miesiąca z maszyn bezpłatnie będzie mógł skorzystać każdy. W tej chwili będą pobierali tak zwany bilet zerowy z kasy i na podstawie tego biletu zerowego będą mogli opuścić ten parking. Wcześniej parking był już testowany, między innymi przedsiębiorcy z ulicy Mariackiej weryfikowali, co jak wprowadziliśmy pewne dodatkowe udogodnienia. Obsługa parkingu według zapewnień producenta i urzędników jest dosyć prosta. Wystarczy wjechać na platformę, a sygnalizator poinformuje nas, czy stoimy prawidłowo. Oczywiście pamiętamy o zamknięciu drzwi po opuszczeniu pojazdu, zasunięciu okien. Kiedy wszystko jest z autem w porządku, wychodzimy przed wieżę i na komputerze, który znajduje się przy tej wieży, na której parkujemy, wpisujemy numer rejestracyjny, potwierdzamy, że auto zostało zaparkowane w prawidłowy sposób. Budowa parkingu automatycznego na Tylnej Mariackiej kosztowała prawie 23 miliony złotych.